Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie bliźnięta na czytaniu miłosnym na lipiec bieżącego roku. Jak już wiecie, pierwsza część filmu będzie dla osób, które są w relacji, czy to małżeńskiej, czy to partnerskiej, w romansie. Jak to nazwiecie, to już wiecie. Jesteście z kimś, jest jakieś uczucie, tak? Druga część filmu dla osób samotnych, poszukujących tej drugiej połówki, miłości, bądź tylko flirtu przelotnego, jakiegoś romansu, znajomości. Talia, z której będę dzisiaj Wam robić czytanie, jest to, tak ona wygląda. Można sobie ją nabyć, jeżeli komuś wpadnie w oko. Tutaj jest tył, pudełeczka. O, tak wygląda. Pytacie często, z jakich kart korzystam, dlatego nie będę pisać, bo ciągle o tym zapominam. Teraz przed każdym filmem będę Wam pokazywać opakowanie, żebyście sobie mogli poszukać gdzieś tam, czy na Allegro, czy w jakichś sklepach ezoterycznych nabyć. Dobrze, kochani, karty potasowane, jak już wiecie. Teraz przekładamy i przechodzimy do czytania. Co tam ciekawego w relacjach naszych bliźniąt się dzieje? Zobaczymy zaraz w lipcu, oczywiście na lipiec, pamiętajcie też czytanie. Co myślicie na temat swojego partnera? Już patrzymy. Sześć było. Co partner myśli o Was? Karta świat. No, na razie fajnie. Co macie w serduszku? Jakie są Wasze uczucia względem partnera? Karta głupca. A Wasz partner, co tam kryje w sercu? Król buław. No to ciekawe. Okej. Okay. Co wnosicie do związku? Jakie są Wasze zamiary w stosunku do partnera? 10 denarów. A Waszego partnera do Was? As mieczy. Dobrze, jak traktujecie swojego partnera? Wisielec. Jakiś zastój tymczasowy jest w Waszej relacji. A co na to partner w stosunku do Was? Siedem mieczy. No to już widzę, że tutaj no nie fajnie jest. Coś zataja przed Wami, coś ukrywa. Stara się, żebyście się o czymś nie dowiedziały, kochane bliźnięta. Co Was łączy bądź dzieli lub kto? Jakaś sytuacja, osoba. Cesarz, no właśnie, czyli ktoś tutaj ma romans, widzę. Ktoś tutaj myśli o kimś. Wydaje mi się, że to Wasze podejście jest. Oczywiście pamiętajcie, to jest czytanie ogólne i nie dla wszystkich, ale te bliźnięta, które myślą tylko o relacji na chwilę, czyli chwilowy podbój, pobycie ze sobą, zdobycie tego, czego się chce, tak? Tym bardziej, że w sercu jest głupek, czyli niedojrzałe jest to jeszcze takie emocjonalnie, że to jest tylko przygoda, jakiś przelotny być może romansik, no to wydaje mi się, że tutaj ktoś czeka na Was, bądź Wy czekacie na kogoś, ktoś tutaj pomiędzy Wami, że tak powiem, jest. Ciekawa tylko, czy to od strony partnera, czy od Waszej, bo partner ma to, co wnosi do związku w zamiarach, a sam mieczy z kolei, czyli on chce się chyba odciąć, chce... W sercu ma króla buław, czyli też to też jest stary Casanova, łamacz serc. Czyli też może być to na razie tylko na zasadzie romansu, chociaż niekoniecznie. No zobaczymy, co dalej karty pokażą. No na razie widzę tutaj, że to jest jakaś przygoda i ani jedno, ani drugie tak naprawdę nie chcę tutaj rozwijać tego za bardzo. Na gruncie takim tutaj
stabilizacji. Pierwsza część lipca, właśnie pierwszy tydzień, 7 pucharów. No właśnie, czego my tak naprawdę chcemy od życia, kochane bliźnięta? Połowa miesiąca, 3 denary. Albo się skupicie na pracy, albo będzie jakaś propozycja. I koniec miesiąca, rycerz denarów. Może być powrót jakiegoś mężczyzny z przeszłości, z trygonu ziemi, byk panna bądź koziorożec, albo jakaś osoba, no tutaj przyjdzie was przepraszać, będzie chciała się wkupić w wasze łaski. Być może ktoś nowy na horyzoncie się pojawi, tak? W tle czytania mamy kartę wieży, czyli ta osoba, o której tu myślicie przy tym rozkładzie, no niestety może być rozpad, może być rozstanie. Pod spodem mamy jeszcze pustelnika, czyli no niestety będzie okres samotności, ale jeszcze podokładam karty. Jeszcze podokładamy sobie karty. I tak jak mówię, to jest rozkład dla tych z Państwa, którzy sami czujecie w kościach, że to jest tylko przygoda, tak? Że to nie jest być może na jakimś wakacyjnym wyjeździe, no to jest chwilowy romans. Szóstka była z takim nastawieniem już podchodzicie, tak? Że no zobaczymy, spróbujemy, zdobędziemy, tak? Ale niech ta druga strona nie liczy na coś więcej, tak? Fajna przygoda, zobaczyć jak to jest ze sobą i koniec. Więc tutaj raczej nie dla stałych jakichś małżeństw, partnerów, tylko takich osób, które teraz na wakacjach być może będą wchodzić w różne takie chwilowe romanse, przygody miłosne, uniesienia. Dobrze. Szóstka była. Cztery denary. No, bronicie się strasznie tutaj. Bronicie dostępu do siebie, jednak jesteście bardzo tacy ograniczeni w okazywaniu uczuć. Głupek, głupiec. No i szóstka buław. To samo, czyli to jest takie, tylko takie no, niedojrzałe jeszcze. Chwilowa jakaś tam fascynacja. Chwilowy podbój serca. Żebyśmy się czuli zwycięzcami, tak? I nic więcej. Dziesiątka denarów. Cesarzowa, tak. Czyli to może być jakiś wygodny, luksusowy wyjazd rodzinny, albo mamy tutaj zaplecze finansowe, no stać nas na to, żeby wejść w chwilową relację, tak? Nie wiem, być może sponsoring jakiś, być może no miło spędzone chwile w jakimś luksusowym miejscu. Ale to zaraz będę opowiadać, bo znowu się rozgaduję, ale to tak mówię, co mi w danej chwili myśl przyniesie. Karta świat, no tak, karta wieży, czyli ta druga strona chce się rozejść. Kochani, może być też tak, bo często mi piszecie w komentarzach, że to nie my, że to partner, że to odwrotnie. Zgadza się, ponieważ pamiętajcie, ogólnie ja rozkładam z tendencją, że tu jest wasza energia. Tu, po lewej stronie, jak patrzycie na ekran, po prawej jest wasz partner, ale jest zupełnie rzeczą normalną, że ta strona będzie z wami bardziej rezonować, a ta z partnerem. To po prostu czytajcie wtedy, że wy jesteście tutaj, tak? A tu partner. Odwrotnie. Odbijamy to. Zamieniamy stronami. I wtedy zobaczycie, jeżeli bardziej rezonuje, tak najbardziej, tak czytamy. Uzupełniamy sobie jeszcze o film ascendentalny, księżycowy bądź Wenus i zawsze z tej takiej układanki, rozsypanki coś tam dobierzemy do tych naszych klocków, żeby to się wszystko w jakąś logiczną całość układało. Dobrze, lecimy dalej. Król buław. Mhm. Tak, on nie wie sam, czego chce. To jest taka osoba, która... Na zasadzie, jak nie ty, to inna. Jak nie ty, to ktoś inny. Tego kwiatu, to pół światu i inne tego typu powiedzonka, epitety, więc no, takie to jest nastawienie tego waszego partnera. No i chce się odciąć. Zaraz zobaczymy, czy karty to potwierdzą. Uzupełniające. Tak. Jest piątka denarów, czyli tutaj jest brak
uczuć, nic nie wnosi do tego związku. No, jest zajęty czymś innym, albo po prostu nie ma czego wam zaoferować, tak? No, chce ewakuować się z tej relacji, albo już to zrobił i po prostu, no, nie ma tutaj uczucia, nie ma czegoś konkretnego, żeby wnieść do tej relacji. Dobrze, Wisielec. Dlatego wy może się tak wahacie, kochane bliźnięta, bo tak naprawdę nie wiecie, na czym stoicie. No, trzy denary. Więc coś tutaj będziecie, albo przyjmiecie kogo innego propozycję, albo zajęliście się pracą i nie macie czasu teraz na tą osobę. Być może ona dlatego tak podchodzi tutaj do was, że no, jak nie masz dla mnie czasu, no to ja też nie mam, to lepiej się rozstać. Tym bardziej, że jeszcze ma siódemkę mieczy, więc coś tam ukrywa przed wami, coś potajemnie, po cichu, w pośpiechu robi, żebyście się nie dowiedzieli o tym. Być może to jest ten cesarz. I właśnie tu może być, że tak powiem, pies pogrzebany, bo kochani, dobra, ale to zaraz, Jezus Maria, bo już się po prostu znowu wam nie pokaże karta, tak nie lubię. Dobrze, siedem mieczy i zaraz będę mieć, tylko żebym nie zapomniała. Ta karta diabła, czyli kłamstwa, oszukuje, manipuluje i jeszcze zdradza. I z tym cesarzem, tylko powiem, cesarz i król buław to jest praktycznie to samo. To może być zodiakalny baran, lew bądź strzelec. Jakiś ognisty mężczyzna starszy, z zapleczem finansowym, no szanujący się być może jakiś biznesmen, ale też stara wyga kasanowa, który podrywa być może no, partnerów tylko dla takich właśnie chwilowych przygód. I tyle. Dobra, siedem kielichów. Rydwan. Jakieś plany z wyjazdem. Albo wreszcie z przejęciem spraw w swoje ręce, no, żeby coś tam osiągnąć, nie? Trzy denary. Rycerz buław. No, znowu będzie coś, jakiś trójkącik. Znowu się tu ktoś coś pojawi. Nadjeżdża ten rycerz denarów, więc to naprawdę tłok się będzie robił. No ja nie wiem, co wy tutaj odwalacie, bliźniaki moje kochane. No ale wakacje są, no to komu bronić tam? No tak, i mamy króla buław. No, chyba będzie powód tego króla buław, niestety. Chyba on jednak tutaj będzie przychodził z przeprosinami. To, co powiedziałam na początku, że jednak ukorzy się, no i będzie próbował was w jakiś sposób tutaj udobruchać. Może mu nie wyjdzie tu z tym, z tą osobą. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Przechodzimy po kolei, jeszcze raz. Co myślicie na temat swojego partnera? Tak jak powiedziałam, mamy szósteczkę buław, karta mówiąca o takim, no, zwycięstwie, podboju. Czujemy się naprawdę na wygranej pozycji, udało nam się zdobyć osobę, partnera, partnerkę, obiekt naszych westchnień, no wpadła nam w oko i udało się. Jestem zdobywcą, zdobyłem ją, zdobyłam jego, ale teraz pytanie, czy chcecie go zatrzymać za wszelką cenę, czy po prostu to jest taki chwilowy romans, bo buławy to ogień, czyli wiadomo, sprawy intymne, romanse, przygody cielesne, przygody miłosne i tylko taki temperament tutaj, że tak powiem, erotyczny. Bronicie się przed okazaniem uczuć być może, przed dostępem do swojego serca i też za bardzo bronicie portfela, czyli nie jesteście tacy wylewni finansowo tutaj, no takie ograniczenia, czegoś boicie się stracić. Teraz pytanie, czy boicie się stracić tego partnera? Chociaż no tak tutaj widzę, że raczej po waszych kartach być może nie, ale może być dla niektórych, dlaczego? Albo po prostu boicie się, żebyście nie stracili czegoś na tym, tak? Żeby nie stracić kawałka siebie, swojego życia na tej znajomości, tak? Więc no, tak bym tutaj odbierała, tym bardziej, że no, wiecie, że możecie tutaj też liczyć tylko na siebie, tak? Więc być może tutaj też o to chodzi, że czujecie się zwycięzcami, ale zawdzięczacie to wyłącznie własnej osobie, tak? Że udało wam się tutaj w pojedynkę wywalczyć coś, zawalczyć o kogoś. I teraz co w sercu?
No, po tych dwóch kartach, czyli znowu nam się powtarza szósteczka buław i karta głupca, wydaje mi się, że doszliście do wniosku, że w jakimś sensie było to głupie, nieprzemyślane i takie troszeczkę zrobione na łapu-capu, takie ryzykowne. No ryzykujecie, tak? Ale to też takie szaleństwo, takie naiwne troszeczkę, no bo ten głupiec to jest młoda energia, znaczy taki początek, tak, drogi życiowej, że wchodzimy w jakąś relację, ale tak naprawdę nie wiemy, czego możemy się potem spodziewać, czy będzie dobrze, czy będzie źle, czy to się dalej rozwinie, czy zaraz się utnie, czy czekają mnie tutaj jakieś atrakcje, czy zupełne jakieś zawody i pułapki uczuciowe, więc to jest wszystko takie nieprzemyślane, takie na ryzyk fizyk, a nuż spróbuję, a nuż zobaczę, a nuż się może uda, tak? I takie to troszeczkę nienaiwne, niedojrzałe z Waszej strony, nieprzemyślane, no po prostu być może podjęliście decyzję pod wpływem chwili, jakiegoś chwilowego natchnienia, no ale głupiec w sercu to jest taki niedojrzały, to jest taki Piotruś Pan, który daje sobie jeszcze przyzwolenie na to, żeby się bawić, żeby szaleć, żeby jeszcze korzystać, więc raczej tutaj widzę, że to jest romans. To jest jakiś chwilowy podwój, żeby zdobywać, żeby zobaczyć, czy jeszcze mam ten dar, mam tą taką, mam ten talent do udowadniania sobie, że jestem jeszcze atrakcyjny, atrakcyjna, no i jeszcze mogę coś tutaj w tej dziedzinie osiągnąć, tak? Więc tak to tutaj wygląda. Oczywiście, jeżeli nie pasuje do Was, no to stawiamy tu partnera. Co wnosicie do tej relacji? No tak, i mówię, tutaj mamy cesarzową, czyli kobieta piękna, zmysłowa, bizneswoman, bogata, szanowana. No i dziesiątka denarów, czyli majątek, pieniądze, mieszkanie, luksus, tak? No wydaje mi się, że Wy tu w jakiś sposób sponsorujecie tego partnera, tak? Jakieś luksusowe apartamenty, jakiś wyjazd, nie wiem, do ciepłych krajów, w jakichś też właśnie hotelach pięciogwiazdkowych. Nie no, śmieję się, ale chodzi tutaj głównie o pieniądze, o ten luksus, tak? O ten byt, ale też troskę. Być może chodzi tutaj o relacje rodzinne też, być może o Waszą matkę. Wasza matka ma tutaj wpływ jakoś na to, chociaż nie, no wydaje mi się, że po prostu Wy jesteście tutaj stroną, która ma pieniądze, jest niezależna finansowo, ma życie na niezłym poziomie tutaj, jeżeli chodzi o materię. No i po prostu, no może Wy tutaj wszystko, żeście organizowały, kochane bliźnięta, sponsorowały, wykładały gotówkę, spełniały zachcianki i wnosiłyście do tej relacji bardziej materię niż uczucia, tak bym to powiedziała, tak? Taki luksus, komfort, no, atrakcyjność, ładne ciuchy, skóra, fura i komóra, jak to się kiedyś mówiło, tak? Po prostu, no, jeżeli chodzi tutaj o pieniądze, to niczego nie może Wam brakować. No tak tutaj to widzę. Taka niezależność, naprawdę mocna pozycja, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe. I teraz tak, co Wasz partner? No partner ma w głowie świat i kartę wieży. Czyli co on myśli na ten temat? No myślę, że on sobie daje przyzwolenie na to, żeby też jeszcze otwierać się na innych ludzi, być może popróbować, być może no Wy to nie jest jeszcze ta osoba konkretna, a może uda mu się poznać bądź jej kogoś fajniejszego, lepszego, wartościowszego, może jakaś będzie lepsza partia, tak? Może też myśleć o wyjeździe, o podróży, dlatego będzie tutaj jakaś niespodziewana wiadomość z tym związana, ale bardziej mi tutaj wygląda na to, że on jeszcze chce, że tak powiem, popróbować. Karta świat też mówi o podomykaniu różnych spraw do końca, tak? Bo to jest koniec cyklu. Karta brama, wchodzimy w nowe życie. Świat, czyli chcemy zakończyć związek, zakończamy go, domykamy, tak? Chcemy wyjechać, wyjeżdżamy, chcemy wziąć ślub, pobieramy się. Takie postanowienia i dokonania tego, tak? Czyli ten świat nam dokonuje nasze postanowienia z sukcesem dla Was, tak? Bo jeżeli postanowicie sobie coś, to na pewno przy karcie świat osiągniecie to. Uda Wam się to po prostu zrealizować z sukcesem, z radością, z takim spełnieniem i triumfem dla Was jak najbardziej. Więc jeżeli Wy chcecie zakończyć tutaj związek, myślicie o tym, żeby, znaczy ten Wasz partner, przepraszam, myśli o tym, żeby zerwać z Wami, to tak będzie. Bo karta świat mu to gwarantuje, że to się dokona.
Mogą być to też trudne decyzje dla niego, jakieś właśnie niespodziewane wydarzenia, być może niespodziewany wyjazd i dlatego tutaj będzie chwilowe to zawieszenie, rozłąka, ale raczej nie. Raczej on chce po prostu zakończyć ten związek, bo daje sobie przyzwolenie na to, żeby jeszcze próbować, jeszcze zdobywać, jeszcze też poznawać ludzi, poznawać świat, no nie zamykać się jeszcze w tych czterech ścianach z docelowym partnerem, tylko jeszcze sobie hasać, jeszcze sobie żyć, że tak powiem, pełnią życia. Więc tutaj, tak tutaj to widzę. Co w sercu, kochani? W sercu król buław i siedem kielichów. No właśnie. Król buław to jest taki mężczyzna, po pierwsze, bardzo aktywny, bardzo zaradny, przedsiębiorczy, spryciarz niezwykły, mądry, zaradny, no ogień, tak, czyli tutaj też no, w sprawach intymnych zazwyczaj niezły kochanek, ale też lubiący podboje, lubiący romanse i no, to na takiej zasadzie właśnie jak nie ty, to następna. Jeżeli on poczuje, że jakaś kobieta, no on bardzo lubi komplementy, no, jeżeli kobieta też lubi tak, żeby skakać koło niego, troszeczkę mu nadskakiwać, dawać poczucie takiej właśnie atrakcyjności, adoracji, więc jeżeli on tutaj tylko coś wyczuje, że ten partner no, nie spełnia takich jego oczekiwań, zaraz się zmieni na nowy, lepszy model, więc tutaj no, nowy, lepszy model albo na kogoś innego. Więc to jest tutaj no, mężczyzna, który wie, jak uwieść, tym bardziej, że król no, to już ma doświadczenie i to już mówię, stary wyjadacz. Przy tym siódemka kielichów, czyli jeżeli ten romans, no to no, zobaczcie, jak on kombinuje, ile on ma tutaj w głowie rzeczy, pomysłów, tak? Czasami są to miłe rzeczy, a czasami wręcz zwariowane, no i musi uważać, żeby za bardzo tutaj nie przekombinować, bo naprawdę dostanie pstryczka w nos i być może zaboli. Więc tutaj tak to widzę. Dużo pomysłów, sam nie wie, czego chce, w głowie gdzieś tam buja w marzeniach, jeszcze nieokreślony, no ta karta świat. On po prostu jeszcze chce szaleć, wyszaleć się być może. On albo ona, tak? No mówię on w sensie partner. Więc tutaj jest straszne niezdecydowanie, jakieś takie marzenia ściętej głowy, trochę bym powiedziała, no ale ma te marzenia, ma jakieś wizje, ale tak naprawdę sam nie wie, czego chce. I troszeczkę fantazjuje, tak? Troszeczkę mu wyobraźnia szaleje. Czyli takie mieszane uczucia. Sam nie wie, czy to jest romans, czy to już jest zakochanie. No taki niezdecydowany chłopak, ma dziewczyna. No i teraz co mówię, w zamiary, co on tutaj wnosi do tej relacji? No mamy niestety tego rycerza, asa mieczy, przepraszam. Piękna karta. Nawet o dziwo, nie jest taka chłodna jak w innych taliach. O. Bardzo erotyczna ta talia, ale jeszcze nie tak bardzo jak niektóre inne, gdzie tam już nagość przeważa. No ale wracamy do tematu. As mieczy mówi o tym, że chce się odciąć lub już to zrobił. Chce się po prostu tutaj wymiksować z tej relacji. Piątka denarów, no być może czuje się niekomfortowo, być może nic już emocjonalnie nie łączy go z wami. No jest bida z nędzą, tak, czyli brak uczuć, brak, ogólny brak. Nie ma tu nic, co on by mógł wam zaoferować, tak? Nie ma tu nic, co on by mógł zaoferować wam, więc tutaj taka jest, być może będzie szczera, taka do bólu rozmowa wyjaśniająca właśnie. No i ta wieża po raz drugi, tak, pod spodem pustelnik, pod spodem mamy jeszcze ósemkę buław, czyli dojdą te niespodziewane wiadomości o tym, że jednak nas zostawia, idzie swoją drogą, przemyślał to, bądź przemyślała. Ewentualnie to was będzie tutaj też dotyczyć, że wy się tutaj wymiksujecie z tej relacji, jak ten partner jest taki tutaj dziwny i sam nie wie, czego chce. No zobaczcie, karta wieży, tak, Karta też uwolnienia od być może jakiejś głupiej relacji toksycznej, która nic nie wnosi, nie ma jakiegoś progresu, nie ma jakiegoś rozwoju sytuacji, no, no męczymy się, tak? Jest jakaś bierność i nie możemy sobie nawzajem nic okazać, no to po co? Po co marnować czas na takich ludzi, którzy nic nam nie wnoszą do naszego życia, wręcz jakąś tylko udrękę? Ja wiem, że czasami to jest lekcja, no ale... Ja dziękuję za takie lekcje. Życie mamy jedno i powinniśmy się cieszyć, kochać, radować, a nie właśnie być w jakichś tutaj takich dziwnych sytuacjach.
No i jak wy traktujecie partnera? No właśnie, jest tutaj ta rezerwa. Wydaje mi się, że musicie coś przemyśleć. I teraz tak, trójka denarów. Albo jest tak, że może być też tak, kochani, teraz mi przyszła taka myśl, że ten wasz partner jest mężatką, albo jest żonaty. I być może tutaj no, jest ten wybór, tak? Dlatego on ma w sercu te 7 kielichów, bo on nie wie, co zrobić. Czy być z wami, czy być z żoną lub z mężem. Też może być taka sytuacja, mamy trójeczkę, czyli trzy osoby, dlatego wy się zastanawiacie, czy w ogóle wejść w to. Może być taka sytuacja. Druga wersja może być taka, że musicie sobie dokładnie poprzemyśleć, na razie sobie odpuszczacie tą relację, zajmujecie się pracą, sprawami finansowymi, uciekacie w materię tutaj, tak? W karierę. I być może musicie się zastanowić jeszcze, zobaczyć, jak to będzie. Przemyśleć, przeanalizować. Na razie jest po prostu zastój. Odłożenie czegoś na potem. Odkładacie tego partnera. Zobaczymy, co z tego może dalej będzie, może nie, ale chwilowo jest zastój, zawieszenie, zatrzymanie, jak to się mówi. No, o właśnie, nie, tego cesarza nie dopytam, zaraz dopytam. I traktowanie waszego partnera, zobaczcie, no siódemka mieczy i diabeł, no to to już jest gagatek. To już jest taki kombinator, kłamczuch. No kłamstwa, no unikanie albo jakiejś odpowiedzialności, albo unikanie kontaktu, albo po prostu on tak w pośpiechu, po cichu wszystko robi, żebyście się czasem nie dowiedzieli o tym jego romansie lub o tej osobie, bądź o żonie, mężu, no ja nie wiem, jakaś ukryta osoba tutaj jest, jakaś tajemnica i on manipuluje, kręci, kłamie, mało, on się bardzo denerwuje, że on musi tak po prostu tutaj cichaczem wszystko robić, tak? On nie chce być złapany na gorącym uczynku, nie chce być przyłapany na zdradzie, nie chce być przyłapany na zdradzie, nie chce, żebyście się o tym dowiedziały. No, więc tak tutaj to wygląda i nerwówka jest straszna. Może tu też chodzić o koziorożca, o tego, co powiedziałam tutaj na końcu. Jakiś znak ziemny, byk albo koziorożec. Taka może być tutaj historia, ale uważajcie, bo on tak tutaj manipuluje. Boże, kłamstwa to z rękawa sypie. No tak was kłamie, tak was oszukuje. O Jezus Maria, że naprawdę, no oszustwo, kłamstwo, przekręty, no strasznie to kręci. Strasznie kręci. Dystansuje się też od was, panikuje trochę, bo nie wie, co robić, czy wy się dowiecie, czy nie. Przepiękna jest ta karta, bo ta karta sama w sobie w tej talii, no zobaczcie, ta siódemka jest przepiękna. Ja lubię takie kolory, nasycenia, takie życie na tej karcie, no bo w większości to jest jakiś tam koszałek, opałek, co się ukrywa i ta karta jest ponura, nie? Takie nawet grymas twarzy ten człowiek ma, takiego cwaniaczka. A tu jest piękna, kolorowa karta, tak? No ale zobaczcie, z jakim wstrętnym przesłaniem, no z diabłem, no kłamczuch totalny, no oszukuje, zdradza, więc to naprawdę dajcie sobie spokój, kochane bliźniaki, chyba z takim mężczyzną bądź kobietą. Wyjaśnijmy tego cesarza jeszcze. Cesarz. No cesarz to jest, no powiem wam tak, starszy mężczyzna na pewno, bądź kobieta, 5, 7, 8 lat, dojrzały, ukształtowany i zawodowo, czyli jakiś dorobek życia ma, jakieś doświadczenie ma, jest szanowany, coś w życiu osiągnął, pieniędzy ma niemało, posadkę ma niemałą, zazwyczaj no, bogate życie prowadzi, więc ma piękny na pewno dom albo jakiś apartament, luksusowy samochód, no ktoś, kto naprawdę pokazuje swoją taką wyżynę społeczną i tutaj naprawdę jest osobą taką zacną. Dobry ojciec, zazwyczaj jeżeli chodzi o kandydata na przyszłego partnera, to jest to stały partner. Może być czasami nerwowy, wybuchowy, ale szybko mu przechodzi. Jest niezwykle mądry i zazwyczaj taki surowy, asertywny, bardzo konkretny, stanowczy, więc jak on już coś powie, to tak ma być. Trochę być może wymagający, no ale bez przesady. I teraz ta osoba stoi pomiędzy wami, więc odpowiedzcie sobie, bliźnięta, na jedno zasadnicze pytanie. Czy to jest ktoś, kogo wy darzycie uczuciem, oprócz tej osoby, o której tu jest mowa w tym rozkładzie, albo to jest osoba, która jest kością niezgody pomiędzy właśnie wami tutaj z rozkładu i być może dla tej osoby partner, wasz partner bądź partnerka tutaj, no, chce poświęcić wasz związek, tak?
To może być też szef. Może ktoś się zadłużył w szefie swoim. No nie wiem. Już patrzymy, kochani. Kto to jest? Jak mi się wydaje, że to jest konkurent. No tak. To jest szóstka denarów. Równowaga w dawaniu i braniu. Wydaje mi się, że to jest pracodawca. Też tak może być, ale to może być też osoba, która umie się dzielić, umie okazywać uczucia. Królowa Mieczy. Tak. To jest bardzo mądra osoba, wykształcona na jakimś wysokim stanowisku. Nie wiem, czy to nie jest tutaj szef jednego albo drugiego. Albo wspólnik. No, osoba, która ma coś do powiedzenia. A może to być też wasz ojciec, który tutaj jest z gością, że tak powiem, niezgody. No nie, raczej nie. Wydaje mi się, że to jest jakaś osoba, z którą tutaj jest romans i która daje wam to coś, czego być może wam partner nie daje, tak? I to jest takie przemyślane, mądre. No dobrze, lecimy dalej. Kochani, pierwszy tydzień lipca. Mamy tutaj dużo możliwości, planów, marzeń jakichś. Pojawia się siódemka kielichów, czyli będziecie różne pomysły mieć na wyjazd. Tak, bo tu mamy rydwan. Przepraszam, zacinam się. Pogoda doszła do równowagi. Wreszcie schłodno. Mogę się skupić bardziej, bo w te upały to naprawdę. Postaram się nadgonić teraz czytania, ale w te upały nie byłam w stanie. Po prostu. Ale chyba większość z nas nie może się skupić wtedy. Więc różne pomysły będziecie mieli na wyjazd, na podróż, być może związek na odległość, być może na to, żeby wreszcie ogarnąć swoje życie i zadecydować, czego wy naprawdę chcecie i w którym kierunku macie podążać, tak? No coś musicie tu wybrać, któryś ten kielich, tylko żeby dobrze trafić, więc róbcie to z głową. Ta Królowa Mieczy to taka sugestia, żebyście się najpierw zastanowili, pomyśleli, a dopiero potem zrobili. Więc sobie najpierw przeanalizujcie, co z tego może wyniknąć, czy wam się to opłaca, czy nie. Czy to jest mądra decyzja, czy raczej głupia, bo macie tu w sercu tego głupka, więc uważajcie. On może was tutaj zwodzić troszeczkę i jakieś głupie pomysły podsuwać do głowy, więc tych pomysłów widzę jest dużo. Tylko pamiętajcie, nie wszystko złoto, co się świeci i żebyście naprawdę tutaj, no, żeby ten smok was w tą łapkę nie ugryzł, jak tam sięgniecie do tego kielicha, tak? Czy ten wąż. No postarajcie się wybrać mądrze i tak zdrowo dla siebie, no i jakiś sukces tutaj jest, wyjazd, tak? Czy jakieś sprawy na początku lipca związane z waszymi planami uda się super zrealizować. I teraz tak, co się pojawia lub kto w połowie lipca? No pojawia się ten trzeci lub ta trzecia, czyli coś tutaj jest, wydaje mi się, że to coś jest, jakaś relacja, że ktoś ma jeszcze jakieś ogony, albo wy jesteście jeszcze w jakiejś dodatkowej relacji, być może gracie na dwa fronty, albo wasz partner tutaj nie pozamykał jakiegoś etapu w swoim życiu, o czym mówi ten świat i ta wieża, gdzie on teraz powinien być w tej energii zamykania, domykania czegoś. Albo wy. I to może być tak. Albo tutaj skoncentrujecie się na pracy, na wyjeździe, albo po prostu pojawia się jakiś romans. Mamy tutaj rycerza buław, czyli osoba trzecia się pojawia. Jeszcze ktoś. Baran, lew bądź strzelec po 35 roku życia. No. I tutaj może być właśnie jakaś współpraca, no jakieś dogadanie się, tak? Jakaś umowa, być może tutaj podpiszecie umowę w związku z wyjazdem jakimś, też tak może być, no bo rydwan i rycerz buław, no to jest podróż, przemieszczanie się i to bardzo szybkie, coś tutaj się zadzieje, więc może uda wam się zrealizować tutaj jakąś umowę, jakiś tutaj projekt z tych siedmiu kielichów, z tych waszych marzeń, coś się uda tutaj zrealizować, jakiś konkret, jakaś umowa będzie, coś, na coś się zdecydujecie, tak? Albo mówię, no pojawi się tutaj, pojawi się jakiś romansik i właśnie, no jest ten rycerz tutaj denarów i król buław,
No, czyli tutaj no, jakiś mężczyzna tutaj wraca do Was. Wydaje mi się, że tutaj no, ktoś będzie Was przepraszał. Ktoś będzie próbował Was tutaj jakoś udobruchać. Albo ktoś z przeszłości wraca. Dlatego być może nie traktujecie tej obecnej sytuacji poważnie, bo wrócicie do jakiejś relacji, jakiegoś romansu bądź związku z przeszłości. Ktoś tu będzie jeszcze do Was wracał. Pomalutku, ewentualnie to, na co długo czekacie, zrealizuje się, tak? Też tak może być, bo rycerz denarów to jest jakaś realizacja naszych pragnień albo zawodowych, albo ktoś nam odda pieniądze, jakiś dług, albo jakieś stare zobowiązania, albo ktoś jedzie do nas z jakimś prezentem. No ale jedzie, człapu, człap, pomalutku, tak? Więc to dojdzie do skutku. To, co Wam się należy, to przyjdzie, tylko może to się troszeczkę odwlekać w terminie, w czasie, tak? Więc tutaj też może być taka historia. No jest to związane z królem buław, baran, lew bądź strzelec. Wychodzi mi tutaj to na tego cesarza. Tu jest ten król buław w sercu. No to ja już naprawdę nie wiem, co tu się dzieje, kochani. Wy już myślę, że będziecie wiedzieć. No tak, to, tak mi to wygląda, jakby tutaj naprawdę był jakiś romans jeszcze dodatkowy. Albo po prostu no, wyjedziecie gdzieś za granicę, tak? Dojdzie do skutku tutaj jakaś umowa, realizacja. I wyjedziecie być może tutaj z tym królem buław właśnie, albo z tym rycerzem. No jakiś ognisty mężczyzna tutaj, jakiś taki fajny, atrakcyjny, wysportowany, aktywny. Jakieś ciacho tutaj się koło Was kręci. No i tak to widzę. Zobaczymy. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich, więc tylko dobierzcie do siebie to, co pasuje. Jeszcze zobaczymy kartę rady dla Was na ten miesiąc, lipiec. Karta rada dla bliźniaków. Karta rada. Jeżeli już macie działać, to działajcie sprytnie, mądrze, czyli mówię, najpierw sobie zaplanujcie odpowiednią strategię, jak to wszystko ruszyć. Miejcie siłę wewnętrzną, taki hard ducha, no i walczcie o swoje, tak? To jest też karta lwa zodiakalnego, więc być może tutaj pojawi się ten lew. No to idźcie w to, jeżeli Wam tam zaiskrzy między Wami. Ogólnie karta takiej wytrzymałości, karta no, siły, karta stawiania czoła trudnym sytuacjom, że damy radę, nie poddajemy się, bo my jesteśmy sprytni, mądrzy, cierpliwi, umiejętnie umiemy podejść i obłaskawić tą bestię, tak? Że ona nam służy, a my się jej nie boimy. Wszystko jest pod nasze dyktando, więc tak działajcie, kochane bliźnięta, w lipcu. A jeszcze zobaczymy aniołka. Oszustwo. No właśnie, ktoś Was oszukuje. Oszukuje. Ktoś w tym związku nałożył maskę skrywającą jego prawdziwe ja. No i według mnie to jest ten Wasz partner tutaj. Być może udaje kogoś, kim nie jest. Coś przed Wami ukrywa. No siódemka, mieczy i diabeł to jest oszustwo na potęgę. To już jest ktoś tak cwany, tak perfidny, że robi to z premedytacją. Więc uważajcie, kochani. Nie dajcie się tutaj złapać w jakieś sidła i jeszcze nic nie wnosi do tego związku, więc kończcie tą wieżą. Bo to nic z tego nie będzie. Z oszustem siedzieć, który Was wykorzystuje i kłamie, manipuluje, absolutnie. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Mimo wszystko życzę Wam wspaniałego miesiąca, udanego urlopu, dużo miłości, spokoju, udanych podboi, różnych romansów, jeżeli tylko macie na to ochotę, spełniajcie swoje marzenia, tylko pamiętajcie z głową, żeby to wszystko dobrze przemyśleć, przeanalizować, żeby ktoś Was po prostu nie wykorzystywał. No nie wolno dać się wykorzystywać. Zapraszam na kolejne czytania, a teraz zapraszam wszystkie samotne bliźniaki. Teraz zrobię rozkład dla Was, zobaczymy, co tam się w Waszym uczuciowym życiu ciekawego zadzieje. Witam samotne bliźnięta, czytanie miłosne na lipiec dla Was.
Zobaczymy, czy jest szansa kogoś poznać. Co tam się w Waszym życiu uczuciowym może zmienić. No dobrze, przechodzimy do rozkładu. Co wydarzyło się w przeszłości? Że jesteście sami. Rytwa. Obecna sytuacja. Szóstka denarów. Najbliższa przyszłość do 3 miesięcy. Piątka denarów. Co wy na ten temat myślicie? Osiem było. Co karty radzą? As denarów. Czy są jakieś przeszkody, jakieś wydarzenia bądź osoby, które tutaj kolidują w realizacji Waszych planów? Dwa kielichy. Dziwne przeszkody. Koniec miesiąca. Zawieszenie. No w tym, no to na razie nic się nie wydarzy, widzę. W tle czytania mamy dziesiątkę kielichów, więc będziecie się czuli dobrze w gronie rodziny, przyjaciół, więc tutaj czujecie stabilizację emocjonalną. Wszyscy denarów jesteście, czyli czujecie opiekę, że ktoś się potrafi Wami zająć, zaopiekować, podzielić, wesprzeć, czyli tutaj możecie liczyć, tak, na ofiarność innych ludzi, ale Wy też jesteście bardzo osobami takimi dbającymi o relacje z innymi, więc tutaj jest taka równowaga zachowana. Ale jeszcze sobie podopowiadamy karty. Rydwan. Co z tym rydwanem? Pokażcie mi tu karty. Mam teraz, nie wiem, dwie muszę wziąć. As denarów dwie buławy. Była ciężka decyzja, naprawdę. Długo się zastanawialiście. I as denarów, szansa na zarobienie dużych pieniędzy. Wydaje mi się, że wyjechaliście gdzieś za granicę. Albo jakaś praca związana z wyjazdem, nie wiem, może jeździcie gdzieś w transporcie, tirami po świecie, a może Wasza praca polega na częstych delegacjach, bycia w podróży, tak? Wyjazd być może gdzieś za pracą, to jest związane właśnie z trudną decyzją i zarobieniem dużych, konkretnych pieniędzy, więc tak tutaj to wygląda. Szóstka denarów. Siedem buław, no tak, walczycie. Walczycie o swoje. Jesteście na wygranej pozycji, więc tutaj może też chodzić o sprawy materialne, że teraz zajmujecie się pracą po prostu. Pięć denarów. Karta sprawiedliwości. Będą jakieś rozliczenia. Uważajcie, żeście nie stracili na tym tutaj, kochani. Abyście nie stracili, bo ktoś tu będzie Was oceniał. Osiem buław. Pięć mieczy, czyli ktoś tutaj manipuluje w rozmowie, kręci, no nie do końca jest szczery, ale to jest Wasze nastawienie, czyli no być może Wy tutaj oszukujecie kogoś, albo chcecie zrobić coś za wszelką cenę. Ale dojdziemy zaraz do tego. As denarów. As denarów. Co jest tym asikiem? Paś pucharów. Czyli karty radzą, żebyście tutaj wyszli z inicjatywą. Nie tylko praca, ale też no pomyśleli o swoich uczuciach, emocjach. Te dwa kielichy. Koło fortuny. Przepraszam. Czyli jakiś los szczęścia, jakiś bieg wydarzeń tutaj, niezależny od Was. To może też chodzić tutaj właśnie o jakieś niezdecydowanie,
A może też chodzić o to, że no, emocje targają wami, tak? I być może tutaj chcecie się zakochać, ale no, nie dochodzi do tego. Zaraz zobaczymy jeszcze wisielca. Czwórka mieczy. Tak, czyli na razie odpoczynek. Na razie nic się nie będzie działo w lipcu. Wyjedziecie być może gdzieś na jakiś odpoczynek i tutaj też pojawiła mi się drugi raz dziesiątka kielichów, czyli no, będziecie odpoczywać w gronie najbliższych przyjaciół, rodziny, tam się z nimi dobrze czujecie, czujecie się spełnieni, kochani, szanowani, takie życie w harmonii, bliskość przyjaciół, rodziny, tutaj jak najbardziej, na razie niczego wam nie brakuje, jeżeli chodzi o jakieś sprawy emocjonalne. Dobrze. Jakieś osłabienie dzisiaj bardzo czuję, nie wiem, czy to na pogodę, niskie ciśnienie jest. Ja ogólnie jestem niskociśnieniowcem, chyba kawę muszę sobie zaraz zrobić. No tak jak mówię, moi kochani, jakiś wyjazd, jakaś trudna decyzja spowodowana wyjazdem w sprawach zarobkowych. Wydaje mi się, że gdzieś jesteś się za granicą albo w jakimś innym mieście, no gdzieś być może daleko od swojego domu rodzinnego i to wam nie powoduje takie ograniczenia, no, że jednak nie możecie się skupić tutaj na razie na poszukiwaniu jakiejś osoby, relacji na stałe, ponieważ no, jest ta praca, tak? Skupiacie się teraz na pracy i mimo, że jesteście być może, bądź byliście, tak? Przed taką decyzją jechać, nie jechać, no wybraliście tą podróż, tak? Dlatego jesteście gdzieś w podróży, za pracą, za pieniądzem, tak? I to powoduje być może, że jesteście samotni. Obecna sytuacja. No dajecie radę i tutaj no, staracie się o pieniądze, ale też macie wsparcie, możecie liczyć tutaj na otoczenie, na rodzinę, na przyjaciół. Oni się zawsze podzielą dobrym słowem, nie tylko pieniądzem, tak? To jest równowaga w życiu. Bardziej nacisk na materię, ale to może tutaj też chodzić właśnie o te emocje, że jest ktoś, kto zauważa waszą potrzebę, potrzebę podzielenia się, wsparcia. I tak właśnie tutaj to wygląda, że dacie sobie radę, bo macie tutaj oparcie, tak? No siedem buław to jest taka właśnie karta mówiąca, że wszelkie trudności uda wam się pokonać. No i co ta przyszłość do 3 miesięcy? No 5 denarów tutaj jest. 5 denarów, no karta ubóstwa, karta braku, tak? Czyli nic się nie będzie działo. Karta sprawiedliwości, karta zodiakalnej wagi i to znowuż karta też równowagi też, tak, takiej uczuciowej. Więc może zabraknąć tej równowagi przy tej 5 denarów, tak? Odczujecie brak. Brak jakiejś być może sprawiedliwości, brak jakiejś pozytywnej oceny. Uważajcie też na jakieś sprawy tutaj związane ze zgubą, stratą, żeby ktoś was w jakiś sposób tutaj nie skrzywdził. Ojej, przepraszam bardzo, ale mi się ziewa. No takie niskie ciśnienie. Jeszcze może dociągnę tu kartę z tą sprawiedliwością. Może chodzi o jakąś wagę. Strata wagi. Jakieś stresujące sprawy. 9 mieczy. Tak, więc czymś się tutaj, jakąś stratą będziecie się stresować. Jakiś tutaj niepokój w was jest. Wasze nastawienie myśli na całą tą sytuację. 8 buław i 5 mieczy. Jakieś wiadomości albo postęp w jakichś tutaj sprawach takich
nie wiem, kłótniach, awanturach, ale też Piątka Mieczy jest to dla mnie karta, zazwyczaj jak widzę tutaj tego mężczyznę, który zdobył coś, nie licząc się z konsekwencjami, z uczuciami, z tym, jak potraktował innych ludzi, tak? Czyli takie dojście do sukcesu po trupach, takie robienie wszystkiego za wszelką cenę, takie troszeczkę wykorzystywanie i naginanie czasami prawa, rzeczywistości. Więc tutaj może być troszeczkę takie wszystko na siłę robione. Tak mi się wydaje. I wy tak widzicie tutaj, że być może to jest wszystko no nie tak, jak powinno być. Jest jakiś postęp, ale taki... No nie, nie wszystko za wszelką cenę. Pamiętajcie, że nic na siłę. To musi być takie spontaniczne, to musi przyjść samo, a nie poszukiwanie takie za wszelką cenę. Więc tutaj no, takie wasze nastawienie jest, żeby tutaj nie starajcie się udowodnić komuś za wszelką cenę, że wy musicie poznać kogoś i założyć rodzinę. Nie. Więc tutaj nie używajcie też jakichś sztuczek, manipulacji, jakiegoś nagięcia sytuacji w waszą stronę, bo ogólnie ósemka była to jest pozytywna karta. To jest karta aktywności, działania, nowych pomysłów, satysfakcji z realizacji tych pomysłów, tak? Jakieś nowości, jakichś działań, postępów, jakiejś realizacji, tak? Ale nic na siłę i nie po trupach, bo to no, nie może tak być. Nie możecie zdobywać jednocześnie raniąc innych osób, tak? No to trzeba wszystko dobrze zawsze przemyśleć i tak zdrowo podchodzić do tego. Co karty radzą? No karty radzą, żebyście tutaj no, starali się zrealizować swoje marzenia, tak? Żeby dać szansę. No na pewno tutaj satysfakcja finansowa widzę będzie. Uda wam się tutaj coś osiągnąć w sprawach zawodowych, no ale teraz rozejrzyjcie się, no. Chciejcie się tym podzielić z kimś, tak? Ten paść kielichów to jest też karta takiej wyjścia z taką ofertą. Chcemy komuś coś ofiarować, do kogoś się zbliżyć, zaprzyjaźnić, nowa jakaś znajomość, tak? No i tutaj nie widać tej rybki spełniających życzeń, ale jest to też karta mówiąca o samozadowoleniu, spełnianiu swoich zachcianek, swoich pragnień, doprowadzania się do stanu takiego szczęścia, euforii nawet czasami. Więc tutaj, no, zadbajcie o swoje szczęście i o swoje wrażliwe emocje, tak? Bo no warto. Denary to też stabilizacja, to jest konkret, to jest coś stałego, więc czas najwyższy może poszukać kogoś, tak? Ale nie na siłę. No i właśnie tutaj te przeszkody. No te przeszkody, dwa kielichy, czyli być może jest brak odwagi bądź porozumienia, bądź nie ma jeszcze tej osoby takiej, no, której chcielibyście tutaj ofiarować to swoje serce. Na razie może są flirty tylko, dlatego jest karta koła fortuny, że jest raz dobrze, raz źle, no, częste zmiany. Być może za często zmieniacie tutaj zdanie, bądź zmienialiście partnerów. Też może być taka sytuacja. No nie było tej stabilizacji właśnie, o której mówiłam denary, o tym uziemieniu, o tym konkrecie. Coś od losu tutaj właśnie jest. Być może jest to karmiczne, bo to karta karmy też. No ale ogólnie koło fortuny to ruch, że się dzieje. Ale też zmiany. Jakieś zmiany, jakiś nowy etap. Więc to jest tutaj przeszkodą. Być może podróż, być może chodzi tutaj o podróż też, bo koło fortuny to ruch, kręci się, więc... No i koniec lipca mamy dwie karty odpoczynku, dwie karty zawieszenia. Być może trzeba uleczyć się, doprowadzić do równowagi, być może zastanowić, dojrzeć do czegoś. Znowu mi ta kamera rozmydla tu, a już wiem, dlaczego ona tam... O, może teraz będzie lepiej. O, właśnie, tak. Czyli zawieszamy na razie temat romansu, temat poznawania kogoś. Odpoczywamy, unikamy spotkań, jesteśmy osobami troszeczkę społecznymi, troszeczkę zamykamy się w domu, w czterech ścianach i nie ma nas, tak? Odcinamy się od życia towarzyskiego na razie. Na razie myślicie, zastanawiacie się. To są też dwie karty, które mówią, że odkładamy coś na potem, że to nie jeszcze ten czas, to jeszcze nie ten moment, jeszcze nie jestem gotowa, gotowy na to, a ja sobie jeszcze poczekam, a ja sobie jeszcze pomyślę,
powybieram, powybrzydzam, pomarudzę, pomyślę, zastanowię się. No takie właśnie. Takie właśnie siedzenie. No czwórka mieczy to jest też właśnie karta mówiąca, że być może musimy odpocząć, bo był jakiś nieudany związek, może jakieś rozczarowanie. Musimy się doprowadzić do równowagi, w spokoju, w ciszy, uleczyć serduszko, emocje. I wtedy być może zacząć poszukiwanie. Na razie zawieszenie, odkładanie na inny termin. No i w tle czytania dziesiątka kielichów, czyli mimo wszystko możecie liczyć na szczęście, przyjaźń, rodziny, przyjaciół. Możecie liczyć na rodzeństwo, rodziców, znajomych. Więc tutaj rodzina ogólnie Was wspiera i to Wam na razie daje pełne szczęścia i satysfakcji. I wydaje mi się, że na razie nic Wam tu do szczęścia nie jest potrzebne. Zajmujecie się karierą zawodową. Mieszkacie być może z rodzicami, a być może nie, może sami, ale mówię, rodzina, przyjaciele bardzo mają dla Was duże znaczenie. Macie silną więź z rodziną, wsparcie. Rodzina Wam pomaga, możecie liczyć na nich i tutaj naprawdę jest taka stabilizacja emocjonalna, bardzo. Harmonia, życie w harmonii. Zobaczymy kartę rady dla Was, kochani, na lipiec. Już patrzymy. Karta rada dla bliźniąt. Siedem denarów. Jeszcze cierpliwie poczekaj. Czyli trzecia karta uzupełniająca nam podsumowanie. Czekaj, odpoczywaj, nabieraj sił, kondycji. Zobacz, co dalej z tego będzie, tak? Jeszcze cierpliwie czekamy, bo na razie materia, praca. A być może zrobiliście już coś i teraz trzeba czekać na odzew. Na razie przekładamy coś w terminie, odkładamy. Znowu kolejna karta mówiąca o tym, że jakaś zwłoka będzie w realizacji, tak? Ale to nadejdzie, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze trzeba poczekać. Teraz jedźcie na wczasy, odpoczywajcie, kochane bliźnięta. Jeszcze aniołki sobie zobaczymy. Co tam u aniołków? Miesiąc miodowy. Teraz to wystrzeli. Ale może tu nie chodzić o miesiąc miodowy, no taki w dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko karty radzą wyjedź gdzieś, tak? Raduj się błogosławieństwem spędzonych wspólnie wakacji. Myślę, że chodzi tutaj o rodzinę, przyjaciół, żeby po prostu jechać, odreagować, odpocząć, pobyć gdzieś w odosobnieniu, gdzie nie ma tego natłoku, gwaru jakiejś takiej dziwnej, chaotycznej energii. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc bierzemy z niego tylko to, co nam pasuje. Uzupełniamy o filmiki ascendentalne, księżycowy bądź Wenus. Talia, z jakiej korzystałam, proszę bardzo, jeszcze Wam pokażę, bo nie wiem, czy wszyscy od początku oglądali filmik. Tak wygląda tutaj pudełeczko, nazwa. O, z drugiej strony, więc komu wpadła w oko, niech sobie zakupi gdzieś na jakichś portalach ezoterycznych, bądź na Allegro też widziałam są. I cóż, widzimy się w kolejnych czytaniach. Dużo miłości, radości, odpoczynku, pięknej pogody i życzę samych sukcesów. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia.